Witam Was serdecznie w 111 odcinku naszej serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Ja jestem Sarge i kontynuujemy dzisiaj misję fabularną Gemini. Właśnie do tego kotła będziemy dzisiaj się wybierać. W ostatnim odcinku spędziliśmy właściwie cały czas w bazie, rozmawiając tutaj z naszymi towarzyszami i przygotowując się do tego, co nas fabularnie czeka. Więc jeśli ostatnio nie oglądaliście materiału, to myślę, że warto nadrobić. Witaj ponownie. No a tymczasem ruszajmy już. Mieliśmy się zgłosić do Gai, kiedy tylko będziemy gotowi. Witaj, Aloy. Więc pewnie słyszałaś, co zaszło z Betą. Tak. Złożoność związków międzyludzkich nie przestaje mnie zadziwiać. Mimo niemiłych okoliczności, które doprowadziły do kłótni, bardzo się cieszę, że udało wam się znaleźć kompromis. Cóż, co dwie głowy, to nie jedna. Tak, tak przypuszczam. Gotowa wyruszyć do kotła Gemini? Czy wolałabyś może jeszcze porozmawiać? No to zależy, czy mamy o czym, a wygląda na to, że tak. Mimo iż ostatnio porozmawialiśmy dokładnie z Betą, to teraz po tych wszystkich rozmowach z towarzyszami jeszcze jakieś nowe tematy się pojawiły. Proszę bardzo. W sprawie Bety. Nie dostrzegałam różnic między nami. Do teraz. Tak wiele przeszła. Zupełnie sama. Przeżyłyście naprawdę wiele trudnych chwil. Różnicie się właściwie pod każdym względem, ale obie jesteście wyjątkowe. Lubię myśleć o was jako dwóch cudach zrodzonych z Elizabeth Sobek. Trzech cudach. Nie zapominajmy o tobie. No właśnie, Gaju, nie bądź taka skromna. Gdy wyruszyłam, żeby cię przywrócić, nie sądziłam, że będziemy razem jak przyjaciele. Wszyscy poczynili postępy w swojej improwizowanej edukacji. Var zaproponował, by pewnego dnia objąć tym modelem większą liczbę plemion, jak tylko biosfera się ustabilizuje. No, to nie jest zły pomysł. O ile to ty będziesz prowadziła lekcje. No zresztą Varl ostatnio już nam wspominał o swoim pomyśle powrotu do ludu Nora. No i o tym, żeby trochę ich dokształcić, po wszystkim oczywiście, jak już wszystko się skończy. A tymczasem, Elizabeth? Gaia? Jaka była Elizabeth? Elizabeth jest wpleciona w moje wspomnienia. Była przy mnie od momentu powstania. Przywitałyśmy się, poznałyśmy i zajęłyśmy się pracą. To była pierwsza z naszych licznych rozmów. Cieszyło mnie jej towarzystwo, słuchanie jej opowieści. W końcu była moim stwórcą, mistrzem. Przyjaciółką. Tak. Gdy dowiedziałam się o jej losie z twojego fokusa, bardzo się zasmuciłam. Cieszę się, że dotarła do domu. Jednak bardzo żałuję, że w ostatnich chwilach była sama. Pogodziła się z tym. Dała z siebie wszystko. Ile tylko mogła. Dziękuję. Ale ciekawie się właśnie tego słucha, jak Gaia, mimo bycia taką zaawansowaną sztuczną inteligencją, zdaje się rozmawiać, jakby miała prawdziwe uczucia. Zresztą Elizabeth zależało na tym, aby tak to właśnie w przypadku Gai wyglądało. Kiedy będziemy w Gemini, co się stanie? Wszystkie systemy tego obiektu pozostaną w pełni funkcjonalne. Jednak Minerva nie maskuje już tej lokalizacji, więc obiekt będzie narażony na wykrycie. Jednak beze mnie zapewne nie przyciągnie niczyjej uwagi. Miejmy nadzieję. No właśnie, bo też nie wiemy, na jak długo to miejsce opuścimy ostatecznie. Ale dobra, wszelkie tematy omówione, więc ruszajmy. Dobra, ludzie. Czas wyruszać. Zbiorę wszystkich.
Kurczę, mam tutaj tak duże poczucie, że robimy coś wyjątkowego w tym momencie, że długo na to czekaliśmy. Wszystkie pomniejsze kotły przejęte. I rozumiem właśnie, że Jamie nie jest ostatnim. Tak naprawdę zablokowanym do tej pory fabularnie. No i ta świadomość, że wspiera nas grupka przyjaciół, relacje między nimi, ciągle rozwijające się. Coś wspaniałego. Beta, która wreszcie dała się przekonać. I tak jakby Aloy też trochę bardziej chyba zaczęła Betę lubić, bo do tej pory Aloy się nieco irytowała z powodu zachowania Bety. Dobra, połączenia stabilne. Uruchamiam. Beta, Aloy. Jestem zainstalowana na rdzeniu i gotowa do łączenia się z siecią kotłów. Jak dobrze cię słyszeć. Erend, wszyscy, odpalcie impulsy i zaczynamy. Jestem w kotle. To coś, miga. Dobrze zrobiłem? Jestem w swoim kotle. Mój generator impulsów też miga. To znaczy, że działają. Jestem na miejscu, mój też działa. Mój również. Dobra, cisza radiowa, póki nie dam znaku. Bez odbioru. Gaia, czas pojmać bestię. Rozpoczynam połączenie z siecią kotłów. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Aktywuję dostęp Omega. Uprawnienia uzyskane. Inicjalizuję sekwencję przechwytu. Wykryto zagrożenie krytyczne. Priorytet: powstrzymać izolację. Stosowanie środków zaradczych. Zamknij go! Zrywam połączenia zewnętrzne. Działa! Nie ma gdzie uciec! Izolacja nieuchronna. Inicjowanie protokołu 13F. Chwila, co to jest? Wykryto złośliwy kod. Rozpoczynam próbę kompensacji. Izolacja niedopuszczalna. Pęknięty! Patrz! Placówka została aktywowana. Autonomiczna obrona włączona. Dyrektywa zneutralizować. Czyli maszyny są w drodze. Będziemy walczyć. Uwaga! Nadciągają! Oj, to zapraszam. Zauważyli nas! Behemot na początek. Niszczyciel, kurde. Łatwo nie będzie. Hej, Aloy! Przydałaby się jakaś pomoc! Spróbujmy zacząć. Cofnij się! Od Behemota, chociaż zastanawiam się, czy nie przejąć działka niszczyciela. Czekajcie, weźmy może rozrywającą strzałę. Za poległy! Dobra, dał radę. Teraz bierzemy to. Oczywiście musiał mnie trafić, ale nie szkodzi. Dobra. Aloy, pomocy! Dawać trafienie krytyczne. Ej, tutaj! No i spoko, mamy to. Teraz tak, środki wybuchowe. Dobrze by było je trafić. Aj tam, teraz będzie ciężko raczej. Chociaż. Dobrze. To wszystkie na tę chwilę.
Muszę sprawdzić, co z Betą i Warlem. No chyba wszystko z nimi w porządku. O, wkrótce pewnie mi się przyda. Tam wprawdzie Beta krzyczała, ale jednocześnie Warl jej pilnował. Idźmy to szybko sprawdzić. Jesteście cali? Jeszcze dycham. Aloy, Hephaistos nie może uciec, ale gdzieś się ukrył. W głębi kompleksu. Będę go musiała wykurzyć. Ja w tym czasie naprawię pęknięty rdzeń. Pilnuj jej, Warl. Na me życie. Na Warlu teraz spoczywa spora odpowiedzialność. No Beta nie jest zdecydowanie stworzona do walki. Warl tutaj ma na pewno większe doświadczenie. No i ma też się czym bronić. Dobra, lecimy w takim razie w pogoń za Hephaistosem. Rozglądam się na bieżąco, czy czegoś tutaj nie pomijamy przypadkiem. Dobra, spójrzmy na to. O, nieźle poobijany. Jasne, trzeba działać po kolei. Odsunąć przewody na bok. To chyba nie przeszkadzamy jej w takim razie. Idź po Hephaistosa. Nami się nie martw. Postaram się naprawić rdzeń do twojego powrotu. Dobra. Czyli wszystko na dobrej drodze. Pozwolę sobie zebrać te jagody lecznicze, bo mogą się jeszcze przydać. W trakcie jak będziemy przechodzić przez kolejne fragmenty tego kotła. Na razie spokojnie. Tamte maszyny były przerażające. Były twarde. Dailo i ja walczyliśmy już z nich. To nie wątpię. Trochę zapasów tutaj na drodze też znajdziemy. Chociaż umówiliśmy się, że z naszymi pozostałymi towarzyszami do odwołania się raczej nie kontaktujemy. Dobra, muszę zapolować na Hephaistosa i wyciągnąć go z kryjówki. Sprawić, żeby się wycofał do rdzenia. No właśnie, kontynuujmy zatem. Dezaktywacja węzła. 18, 3. Nic z tego, Hephaistosie! Znajdę inną drogę. A nie dolecimy tam po prostu? Wydaje się, że nie jest aż tak daleko. Chyba się uda. Aloy, wpięłam się w sygnał twojego fokusa. W sąsiedniej komorze coś pobiera bardzo dużo energii. Wielkie dzięki, jestem prawie na miejscu. No, z poprzednich kotłów już znamy takie motywy, które można przyciągaczem uruchomić. To się tutaj też udało. No naprawdę dużo tych zapasów tutaj nam zostawiono. To jakaś komora produkcyjna. Hephaistos zdecydowanie coś kombinuje. I jaką maszynę usiłuje zbudować? Nie wiem, ale zamykamy produkcję. Te transportery metalu mogą mnie zaprowadzić do jego źródła. I pewnie Hephaistos też tam jest. Okej, czyli tam ruszamy. To w ogóle działa, czy nie? Jest przejęte oczywiście przez Hephaistosa. Czyli nie za bardzo. Dobra, idę w takim razie za tymi transporterami, zgodnie z tym, co wcześniej Aloy powiedziała. Łączyć konfigurację trzecią. No jest tutaj troszkę jeszcze tych pojemników po drodze, z tego co widzę. Jagód nie ruszam, bo teraz nie ma takiej potrzeby. Dobra. Jeszcze tylko to. No i ruszajmy. Tutaj uchwyty. Muszę znaleźć kryjówkę Hephaistosa. Wygląda na to, że jest kilka dróg. Natychmiast wysłać obronę autonomiczną do komory materiałowej. O, nie brzmi za dobrze. Maszyny kierują się do drugiej komory. Pójdę za nimi. No i tak muszę właśnie dwie strony sprawdzić. Dwie komory kotła.
na lewo i na prawo pójść. Aloy, udało mi się naprawić większość elementów w jądrze, ale przetwornik energii jest pęknięty. Nie możemy zrobić nowego, więc nic jest naprawy. Dobra, daj mi pomyśleć. A jak obejdziesz przetwornik? Podłączysz go do... węzła zasilania. To mogłoby zadziałać. Mogłoby. Może wykorzystam jeden z metalowych przenośników. A widzicie, czyli tędy rzeczywiście. Przejdziemy dalej. Tylko no czekajcie, jednak zejdę na razie. Pytanie tylko, w którą stronę najpierw? Tam są jakieś maszyny. Rozumiem, że to jedna z tych komór. Jeżeli tak, właśnie w obie strony pójdziemy. No bo tutaj przejście zablokowane. Przynajmniej na razie. Nie ma co tędy ruszać. No ale tutaj też. Muszę jakoś przejść przez tę osłonę. A dobra, czyli jednak musimy iść górą. Skorzystać z tych przenośników. To jeszcze tylko upewnię się po tej stronie. No bo też tutaj mamy jakąś drogę. Ale być może również zablokowaną, kto wie. No chyba tak. Tylko że tutaj jeszcze są te elementy Hefajstosa. Musi być sposób ominięcia tej osłony. No dobra, czyli raczej wszystko jasne. Na razie muszę iść tam w lewo. Tutaj też nie przejdę. Ale po drugiej stronie prędzej czy później powinienem być, bo są tam elementy do zebrania. No dobrze. Będziemy to sprawdzać. Czyli tak, żeby tutaj się teraz nie pomylić. Może uda mi się przejechać po szynie nad tarczą. Jasne, jasne, jasne. Przejdziemy właśnie najpierw tutaj. Teraz tam. Znowu przyciągacz do wykorzystania. No tutaj już byliśmy wcześniej. I stąd dopiero doskoczę do tego przenośnika. Zdaje się, że tędy. Sprawdźmy tylko tutaj. Bo są najwyraźniej kolejne zapasy. Te duże i te trochę mniejsze. Dobra. Czekamy w takim razie na możliwość wykonania skoku. Okej. Ale z tej strony tu się zmieszczę? Czekajcie. Może tak będzie bezpieczniej. No i tutaj są maszyny. Jeszcze tylko chwilę. Dobra. Tak, jak wykurzyć stąd Hefajstosa? Przy środkowej platformie powinien być węzeł, który możesz zdominować. Dzięki, ale może najpierw zajęłabym się tymi maszynami. Mam cię! Skaczel Alfa, co? Dobrze. Czyli mamy to. Pozostałe maszyny też się zorientowały, będą mnie szukać. Wytapiacz ramowy? Ja bym oznaczył te maszyny. Tutaj amunicja czyściwodna jako słabość. Ale chyba obejdzie się bez tego. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy najpierw na górę przejść? Możemy próbować. Zwiększyć ładunek zapalający o 45%. Dobra, to załatwi sprawę. Jeszcze ten drugi skaczel. Już tutaj wszedł. A nie, bo to jest akurat długonóg chyba. Sprawdzę tylko. Zwykła odmiana, okej. Pięknie. Dobra, za chwilę moglibyśmy zdominować łącze sieciowe, tylko upewnijmy się,
Czy zbierzemy tutaj wszystko? Kurczę, na dole też coś jest. Więc ja bym jeszcze tutaj zszedł. Przede wszystkim interesuje mnie też, czy nie znajdziemy gdzieś tutaj na przykład jakichś notatek albo nagrań. Każde informacje z takich opcjonalnych znajdziek by się przydały oczywiście. Tylko, że na razie tutaj niczego nie widzę. Dobra, czyli chyba jednak wchodzimy od razu na górę, zdominować to łącze sieciowe, bo tutaj tylko te jagody lecznicze dominują. Skakujemy tutaj. No i do dzieła. Aktywacja przeciwsiąg. Aktywacja obrony długorzędnej. Druzie, eliminacja jest nieuchronna. Rurociąg J85. Beta! Hefajstos odciągnie od węzła. Jakieś pomysły? Coś wymyślę. Dobra. To jeszcze raz tutaj, w ten sposób. Poczuła to! Jakby druga maszyna tutaj przyszła, byłoby spoko. Aktywować macierz czujników. Kaba. Głoworoga bym jednak zostawił sobie na później, wiecie? Tam mamy ciągle. Czekajcie, a gdyby tak spróbować się z łuku trafić? Chyba średni interes. Weźmy jednak to. Pięknie. Zwiększyć ładunek zapalający o 45%. Nie dajmy się. Jeszcze raz. Tylko lepiej potrójną strzałą. Tak jest. No i jeszcze właśnie ten głoworuch tylko został. Mieliśmy tutaj worek z płomieniem. No i wyrzutnię, którą można odłączyć. Może od niej zaczniemy. Procedura awaryjna. Z8. Zatrzymaj się tylko. Dobra. Bardzo dobrze. Oż kurde. Chyba nie trafiłem w to niestety. Muszę jeszcze raz spróbować. Dobrze. O to chodziło. Tutaj ciężej będzie trafić. Aj. Zainicjować cykl produkcyjny. X97. Gamma. Dobra, zejdźmy. Może teraz. Bardzo dobrze. Obrażenia krytyczne jeszcze. To wszystkie. Wbiłam się w koncentrator sieci rdzenia. Zabrałam Hefajstosowi kontrolę nad węzłem. Możesz go zdominować. Nieźle. Dzięki. No współpraca idealna, kurczę. Wejdźmy teraz na górę z powrotem. No i teraz już zadziałamy. Eliminacja nieuchronna. Wycofali do komory materiałowej. Castor 1-1. Chyba uciekł do innej komory. A, niech się zbytnio nie przyzwyczaja. No ale pewne było, że jeszcze drugą komorę będziemy musieli odwiedzić, więc to akurat nie dziwi. Mamy przejście tutaj, już dołem. Zabezpieczenia magazynu energii przełamane. Świetnie. Hefajstos pokrył podłogę plazmą. Muszę się nad nią przedostać. Heloj! Nadciągają kolejne maszyny! Proszę powiedz, że jesteś blisko! Pracuję nad tym. Przebijam się przez mnóstwo maszyn. Erenda omija cała frajda! Heloj, pracuję nad obejściem, ale potrzebuję czegoś do utrzymania modułu obiegowego w całości. Ścięgno z jednej z martwych maszyn? Tak, albo jakiś lśniący oplot. Wzmocniony jakimś cylindrem obrotowym. Żeby poprawić połączenie. Chyba się uda, Aloy. No to mi się podoba, Beta, że
Wreszcie zaczynasz myśleć w taki sposób, aby wygrać, kurczę, to starcie. Idźmy tędy. Wow! Tutaj mamy maszynę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Patrzcie, uciekają w tamtą stronę. No ale ja chyba i tak muszę górą przejść. No bo tam musimy zjechać. Czyli nie zmienia to faktu, że tutaj powinienem. Dobra, i tędy się chyba złapiemy. No już wcześniej Aloy o tym wspomniała, jakby nie patrzeć. Do dzieła. Dobra, pora wykurzyć stąd Hefajstosa. Powinien być jeszcze jeden Bedza. Jasne. Teraz szybka akcja, trafić. Dobrze, jeszcze raz. I ostatnia strzała. Idealnie. Nadal nie wszystko. Tam mamy kłopaka. Kolcopysk, okej. Obrażenia od ognia akurat teraz nie mam. Sprawdźmy, czy jeszcze jakiejś maszyny nie ma. Wentylacja. Przeciwwodna amunicja da mi przewagę. Dobra, czyli tylko ten kolcopysk nam został najwyraźniej. Tak to by wyglądało. Sprawdzimy z tej strony. A tu jest w ogóle przejście. No dobra, podejdźmy bliżej. Analiza zakończona. FSAU 82%. Po kłopocie. Czyli rozumiem, że tutaj możemy po prostu przechodzić na drugą stronę. W razie gdybyśmy właśnie chcieli się przekraść. Teraz już to nie jest konieczne. Wszystkie maszyny pokonane. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby pojawiły się za chwilę jeszcze kolejne. Dobra, tutaj znowu przejście. O właśnie, szukałem jakichś zapasów albo notatek. Na razie mamy zapasy. I znowu pewnie spróbujemy to przejąć. Aktywacja obrony autonomicznej. Zaczyna się! To nie brzmi dobrze. Spróbuję przywrócić ci dostęp. No ale właśnie to chciałem powiedzieć, że spróbujemy pewnie przejąć to i pojawią się maszyny. No i faktycznie. Płonie! Nadpisać parametry bezpieczeństwa. To już załatwi sprawę? No jeszcze jeden wybuch potrzebny. Okej. Okay. Teraz szybko tutaj. A też tak na dobrą sprawę jeszcze nie korzystałem z żadnego przepływu odwagi. Przełączyć pociąg A2 i B. Nie. Cofaj się, cofaj. Przeładuj to. Spróbujemy wykorzystać elektryczność na tym chyżoszponie. Może teraz się uda? Bardzo dobrze. Teraz trafienia krytyczne. Na razie jedno. I dobijamy. Może uda się odłączyć ogon? A teraz będzie zbyt szybki. Chyba, że trafię na koniec. Udało się, bardzo dobrze. Tutaj oberwała czujka. Ale jeszcze muszę dobić. Do tyłu, do tyłu. I jeszcze raz. Dobrze. To już wszystkie. I gotowe. Znowu masz dostęp. Zdominuj ten węzeł. Dobra robota. Ty miałaś cięższą.
No, już tam się nie licytujmy może. Tak będzie lepiej. W każdym razie, faktycznie, kolejne łącze sieciowe powinno być za chwilę zdominowane. Jesteśmy na dobrej drodze. Eliminacja nieuchronna. Wycofajmy komol konstrukcyjny. Jeden. Dobra. Hefajstosowi nie zostało już wiele kryjówek. Aloy? Właśnie odnotowałam ogromny skok mocy w komorze produkcyjnej. Szykuje się coś dużego. Tu też. Wszystko aż świeci. Hefajstos budował maszynę. Musiał ją skończyć. Cokolwiek to jest, jest naprawdę potężne. Prawie skończyłam naprawiać rdzeń. Czy mamy dołączyć do ciebie? Może odwrócę uwagę maszyny? Nie, Beto. Zostań gdzie jesteś. Maszyny to moja działka. Dobra. Uważaj. No akurat to, że na koniec kotła musimy zawalczyć z jakąś potężniejszą maszyną, to jest reguła, więc dziwiłbym się, gdyby tutaj było inaczej. A ponieważ jest to prawdopodobnie ostatni kocioł w grze, no to spodziewam się jednej z najpotężniejszych maszyn raczej. Zobaczymy. Namierzono intruza odpowiedzialnego za pojmanie kotła naprawczego. Kocioł zinfiltrowany. Przejęcie kotła Jota. Zajęcie kotła Chi. Wyłączenie kotła Kappa. Stanowisz zakłócenie. Ale niedługo to się zmieni. Czy on może przestać z tym przejmowaniem kotłów? Dostęp zostanie odebrany. Aktywacja jednostki priorytetowej S-Mark 1. Najpierw to zeskanuję. Te co się na nogach zaczęły się świecić. Chyba się ładuje. Aj no tak, tutaj pamiętajmy, jeśli chodzi o rzeźni Kolca, to on miał obrażenia od plazmy. No już walczyliśmy z tą maszyną oczywiście, więc nie jest to nic nowego. Działko plazmowe tutaj możemy odłączyć, albo lancę plazmową. Ja bym sobie zmienił w takim razie strój w tej chwili, wiecie? Tylko muszę przejść do ekwipunku. Któryś z tych legendarnych strojów był dobry na plazmę? Zimowy splot Utaru. Niech będzie. Aktywujemy, wygląd nieużywany. I działamy. Dobrze. Najpierw zamrozić tę maszynę, teraz napędzany oszczep, tylko że brak kondycji, okej. Skończyła się ładować! Jest podpięta plazmą! No, teraz z tą plazmą może być problem. I to poważny problem. Ale szybko sobie chyba damy radę, wiecie? Nie. Jeszcze raz, proszę. Zrobione! Udało się! Powinien być jeszcze jeden węzeł do dominacji. Dobra, czekaj. Wysyłam ci Hefajstosa. Po wszystkim chciałbym powiedzieć, że dobrze by było jeszcze zebrać jakieś surowce, ale szczerze mówiąc, nie no, tutaj coś jest. Kurde, jaka teraz różnica, kiedy pierwszy raz się ścierałem z rzeźni Kolcem ileś odcinków wcześniej. No to jeszcze nie wiedziałem, czego się spodziewać. Teraz, kiedy już mam kilka takich potyczek za sobą, bo nie tylko na nagraniach, ale i poza nagraniami, kiedy potrzebowałem jakichś części rzeźni Kolca do ulepszeń broni czy też stroju, to teraz od razu już wiedziałem, jak do niego podejść. I tutaj właśnie to zamrożenie bardzo dużo daje. A później wiadomo, mój ulepszony miotacz oszczepów też swoje zrobił. Ja wytworzę może kolejne oszczepy w międzyczasie, tak żeby mi tego absolutnie nie brakowało. No i jeszcze podejdziemy do kolejnego łącza sieciowego. Chcę się tylko upewnić, czy czegoś tutaj nie zostawiłem po drodze, ale wydaje się, że chyba nie. Co miałem zebrać, to już zebrałem. A nie, tutaj coś mamy. Nie omijamy tych zapasów. No i proszę, dominuj.
dość ukrywania się, Hefajstosie! Eliminacja nieuchronna. Wycofanie Durdzenia. Mango! Hefajstos wrócił Durdzenia! Dopilnuj, żeby w nim został. Ja już wracam. Niedługo zaczniemy łączenie. To dzięki tobie, Beto. Cieszę się, że z nami poszłaś. I ty, Var. My... nie dałybyśmy rady bez ciebie. Bez ciebie też nie, Aloy. No, parę dobrych słów się przyda na otuchę. Ale ponieważ gra się zapisała, to tutaj się z wami pożegnam. Zostawcie kciuka w górę, jeśli dzisiejszy materiał wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!